Jesteśmy na ostatniej prostej. Został do pierwszego, a właściwie do pierwszych meczy trzech, bo to tydzień od razu jest uderzenie potężne. Trzy mecze. A jak widać i widzieliście jeszcze, zespołu nie ma. Taka gmina. Miesiąc czasu, niestety, jest bardzo mało, bardzo to krótki czas, aby po utracie dziewięciu zawodników, czy po odejściu dziewięciu zawodników, no, poukładać to na nowo wszystko tak, żeby to miało ręce i nogi. Jakieś symptomy się pojawiły, szczególnie w meczu środowym, dobrze grającym Nerem. Te 60 minut, no, można powiedzieć, było coś zbliżonego do tego, czego ja bym oczekiwał od zespołu. Dzisiaj, no niestety, mecz był taki, jaki był. Oprócz efektownych bramek w wykonaniu tutaj siedzącego kapitana, za wiele dobrego o graniu nie można powiedzieć, ale myślę, że odniesie się do tego Rafał i na pewno skomentuje to, dlaczego tak to się było. Dzisiaj były jeszcze próby. No i teraz są dwa dni wolnego, bo należy im się to. I w poniedziałek ostateczne decyzja, być może jeszcze dzisiaj, kto zostanie, kto odejdzie i tak dalej. Jak panowie wiecie, taką dosyć niemiłą niespodziankę zrobił nam Adam Batora, który przez dłuższy czas trenował z nami, nagle zdecydował, że przejdzie do UKS-u. To spowodowało, że zmuszony byłem do kolejnych roku w szukaniu jego następcy. Tak się złożyło, że odezwał się Baba, który kiedyś u nas grał, w tej chwili mieszka w Gdyni. Grał w Wulkanie Lumia i w takiej drużynie gdzieś tam na Pomorzu, w tym sezonie w czwartej lidze. Stąd w trybie ekspresowym siadł rano w pociąg i po tych 6 czy na 5 godzinach zagrał dzisiaj mecz. Zagrał sobie taki sobie mecz, ale pokazał, że jakieś tam możliwości w nim drzewa. I tak jak mówię, był też młody zawodnik z Kolejarza Szyc. Jarosław, który pewnie przyzwoicie się zaprezentował i chyba będziemy finalizować, żeby przeszedł do nas, młodzieżowiec. No i bardzo doświadczony, ale prosiłbym, żeby nie pisać w tej chwili z imienia i nazwiska na portalach, bo to możemy sobie powiedzieć, sierant, zawodnik z przeszłością z Ekstraklasy, z pierwszej ligi, wielokrotny reprezentant Polski. Ostatnio grał w Energetyku Gryfino bodajże, tak? Energetyku Gryfino. Widać wielkie doświadczenie, spokój i też zobaczymy, czy się spotkamy, że tak powiem, w rozmowie z oczekiwaniami zawodnika i z naszymi możliwościami. Także jeśli tak się stanie, to myślę, że będzie decyzja na tak, bo no, taki zawodnik jest nam potrzebny. Widzimy, w jakiej dyspozycji jest Przemek Michalski, jak długo potrzebuje czasu jeszcze po kontuzji, żeby dojść do siebie. Jest dużo pracy go czeka, więc jeden Łukasz Znek, który jest w tym momencie, nie powiedziane jeszcze, bo nie wiem, ostatniej nocy może się coś zmienić ze składem przed meczem. I taki doświadczony zawodnik na pewno by się przydał. Próby z Adamem na stoperze nie najgorsze, ale dwa wielbłądy. Jednak tyle czasu grał na bocznej obronie i gdyby rzeczywiście było tak, że
dogadalibyśmy się z tym Robertem, no to para Kowalczyk Robert byłaby naprawdę gwarantem porządnej gry w obronie z Adamem ofensywnym i z Michałem. Z Michałem czy Łukaszem, czy pamiętam, Żydowskim? Michał. Z Michałem, gdzie bardzo lubi też ofensywne granie, czyli to wsparcie od boków byłoby mocne. To nie zmienia się, będzie 1-4-2-3-1. Także tak dobieramy i szukamy tak zawodników, żeby w tym ustawieniu, do tego ustawienia dopasować. Jest to najbardziej popularne w tej chwili ustawienie, większość drużyn tak gra. Ono jest bardzo elastyczne, bo można się praktycznie momentami, jest to czterech napastników, ale no jest, jak spojrzycie na ustawienie 4-4-2-3, to jak takie wcięcie i to są te newralgiczne punkty, które jeśli nie ma sekuracji, to dostaje się w tych miejscach kontry. Ponieważ tych dwóch defensywnych gra blisko siebie i cały taki ten trójkąt jest między trójką pomocników i tą dwójką i czwórką obrońców jest takie wcięcie jak u kobiety. I to jest newralgiczny punkt. Rąk. Tak. To są miejsca, w których jeśli jest, nie ma sekuracji, i nie ma odpowiedniego zabezpieczenia, to tu powstają najczęściej sytuacje niekorzystne dla drużyny.